za 6 mil Warszawa, a ja chciałem do Niagary. No i masz ci los. Po 5 godzinach jazdy z Filadelfii przez Pensylwanię i stan Nowy Jork chciałem dojechać do Buffalo i Niagara, a dojechałem do Warszawy. No mój Boże, niech będzie Warszawa w Ameryce. Jedziemy dalej do Buffalo i do Niagara. Miasteczko Warsaw, czyli Warszawa, to takie malutkie, prowincjonalne, typowo amerykańskie miasteczko. Cichutkie, spokojniutkie, a w tamtą stronę, o tam, pojedzie się do Niagary. A teraz trzeba wypić kawkę. Ostatnim etapem po stronie amerykańskiej jest miasto Buffalo, a ta droga prowadzi nas prosto do Peace Bridge. Nie, nie, to nie jest most pisowski, tylko most pokoju łączący USA i Kanadę, a później już tylko i wyłącznie Niagara. Tu właśnie opuszczamy Stany Zjednoczone i przed nami Most Pokoju, Peace Bridge, i wjeżdżamy do Kanady, aby po chwili znaleźć się nad Niagarą. Czemu tą stronę? Tak to właśnie wygląda. No właśnie, z obu stron mostu woda. Tam zostawiamy Stany Zjednoczone, a przed nami już Kanada. Trzeba wyciągać paszporty. Wjeżdżamy właśnie do miasteczka Niagara Falls. Niagara Falls, czyli Niagara. Tutaj najpierw zobaczymy hotele, w których turyści mieszkają, a po lewej stronie piękny widok na wodospady, który zobaczymy chwilę później. Z miasteczka Niagara z góry można taką kolejeczką zjechać sobie w dół, a po to tylko, żeby zobaczyć, co jest pięknego na dole. Haha, o to właśnie chodzi. Oczywiście zaraz zobaczymy je lepiej, ale jako ciekawostka kolejka też należy do tego filmu. Można też sobie wybrać jeden z hoteli, Marioty, Wieża, jakieś tam suity, Oaks Hotel i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko, kasino nawet właśnie, a to wszystko właśnie w tym przepięknym miejscu, cud natury, wodospad Niagara, czy też jeden z kilku, bo to jest ten najsłynniejszy od strony kanadyjskiej. A zaraz je zobaczymy z dołu. Z parku przepiękny widok właśnie na wodospady. Ten półokrągły to jest podkowa końska, tak przynajmniej nazywa się w oryginale. A tu widzimy kolejny wodospad. Tam już jest oczywiście strona amerykańska, bo my jesteśmy po kanadyjskiej. Na samym dole można zobaczyć stateczki, które podwożą turystów ubranych w foliowe płaszcze pod część amerykańską wodospadów, liczba mnoga, Niagara. I płynie tam dalej, aby osiągnąć wodospady kanadyjskie, które za chwilę zobaczymy bardziej dokładnie z bliska. No, jest to wrażenie ogromne, żadne zdjęcie, żaden film tego nie zastąpi. Tu trzeba przyjechać, skosztować i się zmoczyć. Nawet siedząc tutaj, kilkadziesiąt metrów od tego wodospadu, czuć na twarzy mżaweczkę. To jest ta mgiełka właśnie z wodospadu. Orzeźwia, bo jest bardzo ciepło. No, ale jestem ciekawy, jakie powstaną zdjęcia, jak będę na tym stateczku. O, tam, w
wpływa właśnie w tą chmurę wody. Ciekawe, czy w ogóle uda się zrobić zdjęcia. Zobaczymy. A tak wygląda grzbiet słynnej podkowy końskiej. Tak zaczyna się upadek rzeki Niagara, która tworzy najsłynniejszy na świecie wodospad. Przepiękny, turkusowy kolor. Szum niesamowity, mgła wody, czuje się ją wszędzie, ale warto tu przyjechać i zobaczyć ten cud natury. Coś pięknego. A tutaj rzeka Niagara właśnie spada w dół. Tu się zaczyna wodospad. Piękne ujęcie. Zaraz je zobaczycie już beze mnie. Wchodzimy na stateczek, żeby zaraz podpłynąć pod widoczny w tej chwili wodospad amerykański, a później pod kanadyjski. Już na pokładzie. Tam wodospad kanadyjski. Tu amerykański. No, podpłyniemy aż pod sam cel. No, rzeka Niagara, podpływamy pod wodospad po stronie amerykańskiej. Genialnie! A tutaj podpływamy pod wodospad kanadyjski, pod podkowę tak zwaną. Ależ to siła wody! Woda leje się strumieniami. Wszyscy mokrzy. Ale latem przy tych temperaturach to sama przyjemność, takie niagarskie orzeźwienie.